mam nadzieję, że nasze drogi jeszcze się wspólnie razem zajmą w przyszłości. Proszę zobaczyć, jaka wielka klasa zawodnika. Potrafię docenić to, co zrobiliśmy. Rozumiem realia w tej chwili Ekstraligi i mam nadzieję, Grzegorz, że to, co powiedziałeś, ja ci też powiedziałem, że drzwi w Zielonej Górze zawsze będą dla ciebie otwarte. No nie powiem, że tego nie przeżywam jakoś szczególnie, bo dla mnie ta zmiana niesie wiele niewiadomych. Mam nadzieję, że wszystko się potoczy po mojej myśli i ta zmiana wyjdzie mi na dobre i po kilku latach będę mógł wrócić do drużyny i zdobywać punkty z powrotem, ale już nie jako surowy zawodnik, surowy senior, tylko wybieram się do Częstochowy, bo do Częstochowy nie ma co ukrywać. Najprawdopodobniej trafię na takie żużlowe studia, można powiedzieć, na taki żużlowy uniwersytet. Tam myślę, że ta szkoła wiele mnie nauczy. Będę mógł poznać nowe tory, nowych ludzi. Dzięki temu mam nadzieję, że jak już po kilku latach będzie mi dane wrócić do Zielonej Góry, będę już upieczonym, takim solidnym zawodnikiem i będę zdobywał dzięki temu dużo punktów.